Witam Państwa w subiektywnym przeglądzie giełdowym. Tematem przewodnim dzisiejszego spotkania będzie zaawansowana korekta przed rajdem. Czy też mamy do czynienia z zaawansowaną korektą przed rajdem? Spotykamy się po blisko miesiącu. Poprzedni materiał był nazwany schłodzenie, czy czas na schłodzenie. Wydaje się, że timing co do tamtego sformułowania czy tezy, czy tytułu przeglądu był właściwy. To schłodzenie następowało, czy rozkręcało się z czasem, no ale wydaje się, że aktualnie jest dość zaawansowane, czy zaawansowane. Stąd też w momencie, moim zdaniem, zwrotnym, kolejny materiał. Zapraszam Państwa do wspólnego przeglądu giełdowego. Zacznę od tego, że po pierwsze to, co było niedoceniane przez część uczestników rynku, czyli COVID, został dynamicznie czy znacząco uwzględniony w wycenach. To, co teraz bym zaakcentował, to według aktualnych prognoz z jednej strony ICMW, Interdyscyplinarnego Zespołu Modelowania Matematycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Najprawdopodobniej szczyt stwierdzonych przypadków będzie przypadał na pierwszą połowę grudnia. Obciążenie służby zdrowia będzie największe w pierwszej połowie czy drugiej dekadzie grudnia, a później wydaje się, że już przeciążenie będzie mniejsze. Także to jest ten chyba pozytywny akcent. To, co bym również zaakcentował, czy też jakby kontranaliza, to jest analiza zespołu MOKOS z Wrocławia. No i według tej analizy najprawdopodobniej pierwsza dekada również będzie dekadą szczytu, jeżeli chodzi o liczbę oficjalnych stwierdzonych przypadków. Nieoficjalnych jest prawdopodobnie około 5-6 razy więcej, no ale generalnie liczy się tendencja i najprawdopodobniej te negatywne statystyki w drugiej połowie grudnia najprawdopodobniej będą się poprawiały, co może być pewną ulgą, chyba że zaraźliwość nowego wariantu COVID-u będzie istotnie wyższa, no ale póki co to trzeba trochę poczekać na weryfikację oficjalne statystyki odnośnie nowego wariantu. To co się pojawiło ostatnio, no to z otoczenia makro to istotne odczyty inflacji, w tym sensie oczekiwania 7,3 rok do roku, flash wstępny odczyt, a faktyczny odczyt 7,7, wyraźnie wyższa inflacja, no i to najprawdopodobniej będzie zwiększało skłonność Rady Polityki Pieniężnej do podwyżek. Jeszcze przed informacjami o inflacji rynek zakładał po instrumentach pochodnych IRS-ach podwyżkę o 47 punktów bazowych. Po informacji odnośnie inflacji aktualnie rynek zakłada podwyżkę o 74 punkty bazowe do blisko 2%. Także widać, że tutaj rynek stara się dynamicznie dyskontować czy uwzględniać to. Chociaż to, co warto zaakcentować, to tutaj w ciągu roku rynek jeszcze z miesiąc, półtora zakładał wzrost stóp do blisko 3%, no to teraz pik czy szczyt w ciągu 6 miesięcy, 12 miesięcy w rejonie 2,4-2,35. Także już widać, że te oczekiwania się silnie spłaszczają, być może w obawie o tempo wzrostu gospodarczego w 2022 roku, co też warto mieć na uwadze. Przy czym skracając do takiego krótkoterminowego horyzontu, to po wyraźnym osłabieniu walut w regionie czy złotego do dolara, czy forinta węgierskiego hufa do dolara, czy korony czeskiej do dolara, aktualnie widać pewne umocnienie, to wydaje się, że ten kanał walutowy może być wsparciem dla WIG20 w dolarze, czy też MSCI Poland, ale no, takim czarnym łabędziem czy outsiderem, jeżeli chodzi o tę część świata, no, to jest lira turecka i
gigantyczne, ponad 80% osłabienie w ciągu tego roku, no pokazuje, że, nie, że nieodpowiedzialna polityka monetarna jest z pewnym opóźnieniem, ale wyraźnie uwzględniona przez inwestorów zagranicznych. To, co mi się wydaje tutaj teraz kluczowe, to bym zaakcentował, że z jednej strony widać wyraźne umocnienie, wyhamowanie tendencji umacniania się dolara, to jest amerykańskiego, to jest im plus, bo mocniejszy dolar wpływa na słabość euro. Na wyhamowanie umocnienia dolara implikuje też wyhamowanie tendencji deprecjacyjnych czy osłabienia się euro. To sprzyja sentymentowi do tej części Europy, w tym do złotego i do walut w regionie, także to jest im plus. Warto też zaakcentować, że patrząc na MSCI Poland w dolarze, no to tutaj mamy dwie składowe, to znaczy z jednej strony zmiana wartości spółek czy indeksu, spółek wchodzących w skład indeksu, a z drugiej strony kurs walutowy, czyli jeżeli by tu nastąpiłoby odbicie indeksu MSCI Poland i umocnienie złotego, no to do dolara, to dla inwestorów zagranicznych stopa zwrotu byłaby składową dwóch pozytywnych tendencji i wydaje mi się, że w końcówce roku to może mieć istotne znaczenie. To, co lekko, czy co mnie niepokoi, to siła S&P 500, czy indeksu bazowego na rynku amerykańskim, brak korekty, aby postępuje normalizacja bilansu, czy polityki Fedu i bilansu Fedu, to wydaje mi się, że te mocne dane ze Stanów mogą być czynnikiem ryzyka w kontekście szybszej normalizacji i szybszej podwyżki stóp procentowych w Stanach, no ale to raczej powiedzmy kwiecień, czerwiec 2022 roku. A z drugiej strony to, co jest akurat im plus, to póki co obawy związane z najprawdopodobniej głównie z COVID-em czy nowym wariantem COVID-u nie spowodowały zanegowania tendencji spadku i indeksu strachu, tak zwanego VIX-u, także to jest in plus, no a kalendarzowo rynki kapitałowe wkraczają w specyficzny okres grudnia, który po korekcie listopadowej, patrząc przynajmniej po WIG-u czy WIG-u 20 sięgającej niemalże 10%, zwiększa szanse, czy uwiarygodnia potencjalny rajd świętego Mikołaja w grudniu. I tym optymistycznym akcentem mam nadzieję, że Państwa stopy zwrotu będą, czy są za 2021 rok korzystne. W tym kontekście zachęcam do słuchania różnych opinii o rynku i wyrobienia sobie opinii, czy też wybrania sobie osób, które Państwo lubią słuchać. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy w tym roku przed świętami. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.